Beata Tomczyk, dzień dobry Państwu. Witam Państwa i mojego gościa przewodniczącego OPZZ, pana Andrzeja Radzikowskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie Przewodniczący, polski rząd, żeby uchronić się przed tym, co nieuchronne, czyli przed strajkami jesiennymi, chce zmienić przepisy o związkach zawodowych i utrudnić im walkę o prawa pracownicze. W mediach mówi się o skandalu. Co zatem zakłada przygotowywana przez rząd reforma prawa związkowego? No tak, jesteśmy rzeczywiście jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaskoczeni i trybem pracy, i zakresem proponowanych zmian, bo po pierwsze nic w naszej ocenie nie stoi, nie powoduje, czy nie stoi na przeszkodzie, żeby spokojnie nad takimi zmianami pracować, a nie w takim terminie, jak rząd wyznaczył, że w ciągu kilkudziesięciu dni mamy osiągnąć tutaj porozumienie, czy mamy się odnieść do tych propozycji. Natomiast no, zakres zmian też nas zaskoczył, albowiem no, bardzo mocno może wpłynąć na ograniczenie rzeczywiście prawa do strajku, a przypomnijmy, prawo do strajku jest zapisane w polskiej konstytucji, jest zapisane również w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy, które Polska ratyfikowała. Wpłynąć w ten sposób, że utrudnia się bardzo mocno i komplikuje procedury sporów zbiorowych, które są tym pierwszym krokiem do legalnego strajku. Jest bardzo nieczytelnie pozapisywanych wiele takich zapisów, między innymi konieczność utworzenia wspólnej reprezentacji, i dopiero jeżeli nie da się takiej reprezentacji wspólnej utworzyć związków zawodowych w zakładzie pracy, to poszczególne z tych związków mogą samodzielnie prowadzić dalej działanie. No i oczywiście jest pytanie, kto będzie oceniał, czy dało się tą reprezentację utworzyć, czy jej się nie dało, czy wyczerpano wszystkie możliwości. Poza tym obowiązek powiadomienia wszystkich innych związków zawodowych w zakładzie pracy o tym, że zamierza się wejść w spór zbiorowy z pracodawcą. No skąd związek zawodowy ma wiedzieć, jakie organizacje, szczególnie w dużych zakładach związkowe, działają? Zawsze znajdzie się jakaś luka. Czyli tego typu utrudnień wprowadza ta nowelizacja bardzo wiele, a raczej projekt tej nowelizacji na szczęście na razie, które będą mogły powodować, że będzie przedsiębiorca, jeżeli będzie chciał bojkotować ten strajk, na każdym kroku go podważać jego legalność. Pamiętajmy, że dla zarządów zakładowych to jest podważenie legalności strajku, to jest bardzo duża odpowiedzialność, bo przecież każdy strajk powoduje straty finansowe w firmie. Jeżeli byłby nielegalny czy nieprawnie zrobiony, to pracodawca będzie mógł później występować do sądu o odszkodowanie od związków zawodowych czy od organizatorów strajku. My już dzisiaj mamy takie sytuacje, że właśnie w bardzo wielu sytuacjach nasi koledzy czy koleżanki, planując strajk, no bardzo mocno się martwią, pilnują wszystkich procedur, bo mamy już pierwsze też przypadki oskarżania ich o nielegalny strajk. Czyli takie komplikowanie jest nie do przyjęcia i rzeczywiście dziwimy się stronie rządowej, dlaczego z takimi pomysłami w tym momencie wychodzi. Panie Przewodniczący, w takim razie jak jest teraz, do momentu tej reformy, żebyśmy mieli wyobrażenie o tym, jaka będzie przestrzeń między reformą a tym, co jest teraz? No teraz to praktycznie każdy związek zawodowy działający w zakładzie pracy może podjąć spór zbiorowy, oczywiście w sprawach wynikających z ustawy, bo to ustawa określa, w jakich sprawach, i jeżeli podejmie, no to tam są opisane procedury, prowadzi negocjacje, jeśli negocjacje nie przynoszą efektu, to są mediacje, jeśli nie przynoszą efektu, to przeprowadza się referendum strajkowe, i jeśli większość załogi opowiada się za strajkiem, po prostu w zakładzie pracy organizuje się strajk. Procedura jest w miarę klarowna i przejrzysta. Wspomniał pan przewodniczący o tym, że rząd dał jednak czas na to, byście się państwo ustosunkowali do tego, co zamierza zrobić. Lada moment w każdym razie. No właśnie. I teraz tak, czy państwa ewentualne wnioski a propos tej rewolucyjnej zmiany będą miały znaczenie? Jak pan myśli? No, w mojej ocenie mimo wszystko jednak tak, ponieważ tutaj jest dość powszechny sprzeciw społeczny w zakresie wielu proponowanych nowelizacji. Tak naprawdę to
W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie zespołu do spraw prawa pracy i dialogu społecznego połączonych w tej sprawie, gdzie właśnie wszyscy partnerzy i pracodawcy przedstawili wiele krytycznych ocen i można powiedzieć, że już rząd w tym momencie zrobił pewien krok do tyłu, mówiąc ok, to jeżeli tak jest, to przedłużcie nam nasze uwagi, my się z nimi zapoznamy i ponownie w Radzie Dialogu Społecznego wrócimy do sprawy. Rozumiem, czyli jest jakieś światełko w tunelu. Rząd chce też zlikwidować coś takiego jak strajk solidarnościowy. Instytucja, która nie była w Polsce tak często stosowana, ale widać, że stanowi dla rządu pewne zagrożenie, prawda? No właśnie, ja nie wiem, dlaczego rząd uważa, że stanowi dla niego zagrożenie, bo za mojej kadencji to było to stosowane chyba raz czy dwa tylko. Natomiast no nie możemy sobie pozwolić, żeby w sytuacji, kiedy polska ustawa o związkach zawodowych wyłącza bardzo duże grupy pracowników z prawa do strajku, bo już ja rozumiem, że służby mundurowe wszystkie, ale pracowników wszystkich administracji rządowej, samorządowej, sądów, prokurator, no ja rozumiem, że sędziego i prokuratora, ale co, woźną, sprzątaczkę, panią w sekretariacie, dlaczego one nie mają prawa strajkować, kiedy one mają właśnie bardzo małą siłę przebicia i zresztą działający w tych instytucjach nasz związek zawodowy sygnalizuje, że no mają małą siłę przebicia, mają niskie zarobki i jeszcze nie mogą strajkować. No to jest dla nas skandal, jest to nie do przyjęcia. My zresztą uważamy i z takim wnioskiem zwróciliśmy się do ministra pracy, że w Polsce trzeba ograniczyć ilość grup zawodowych, które mają zakaz strajku. A jakie strajki na jesień się szykują? Tak na pewniaka? No zobaczymy. Prawda jest taka, że dzisiaj niezadowolenie w środowiskach pracowniczych narasta. Coraz bardziej namacalnie ludzie zaczynają odczuwać skutki wzrostu cen. Nie z deklaracji w telewizji, tylko z wizyt w sklepach, bo to jest tak najbardziej przemawiające do wyobraźni. I jeszcze gdzieś tam pewnie na początku, jak wszyscy ciągną na rezerwach, ale niestety te rezerwy powoli się kończą i szczególnie te grupy o najniższych wynagrodzeniach, dla których notabene rząd wcale nie przewiduje takich wielkich wzrostów wynagrodzeń na przyszły rok, szczególnie duże grupy pracowników sfery finansów publicznych. Płaca minimalna też w naszej ocenie rośnie znacznie niżej niż powinna w stosunku do rzeczywistej inflacji. No to na płacę minimalną to ponad 2 miliony osób ma w Polsce. Także no to są znaczne grupy, które znajdą się niedługo, obawiam się, w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa. Moim państwa gościem był pan Andrzej Radzikowski z OPZZ. Wszystkiego dobrego i do miłego zobaczenia.